Tu Markus, witam w szóstym dniu mojego wyzwania. Jesteśmy tutaj w jednym z moich ulubionych miejsc na tej mapce. Oczywiście jest to Silver Ridge Peak. No i tak, tu rozglądamy się, niby nic nie ma. O, przez lornetkę mamy jednego misia. O, tu jakieś stado widłorogów. Bizon. O, bardzo ładny ulak. Tu chyba kolejne bizony. Tak jest. Nawet jeden też dość ładny. Czwóreczka. To może spróbujemy jakoś tak się dobrać do tego wszystkiego, tylko o, nawet jest jeszcze indyk i miś. O, teraz taki mały dylemacik, jak się do tego dobrać po kolei. Najlepiej jak jest z czego wybierać, to sobie powybieramy te najlepsze sztuki. Tak. Jak to jest? Na pierwszy rzut oka nic nie ma. A gdy się bardziej przyjrzeć, to jednak najlepiej by chyba było zacząć od tego mulaka. On tak sam sobie siedzi, co to tak sam będzie siedział. Chociaż ostatnio mam tak nieco. Nieco do tyłu z tym strzelaniem do siedzących, ale zobaczymy. Dobra, mulak dostał dobrze. O, leży. No to teraz byłby czas chyba na bizona. Trzeba sobie znaleźć tą czwórkę. Migło chyba nawet były dwie czwórki, ale. No, powiedzmy, jak na czwórkę, to nie jest żaden rarytas, jeżeli jest waga niecała tona. Miałem czwórki powyżej 1100 kilo. No, ale piątka się jakoś nie trafiła. O, też już się wyraźnie źle czuję, zaraz gdzieś padnie, zapewne. No już leży. Ale trzeba było poszukać jakiegoś widłoroga takiego. No ale może podejdziemy trochę bliżej. O, jest czwóreczka, no to czyli 3 razy 4. Będzie dobry początek. No, już tutaj dzisiaj trochę popolowałem, także to taki całkiem początek to nie jest. Dzisiaj tak celem było zdobycie trochę kaski. Tutaj wjedziemy na ambonę. No i może stąd jeszcze coś jest. Jest niedźwiedź. Tylko był celownik ustawiony na 300 metrów i ten niedźwiedź się na pewno źle poczuje, ale trochę później. O, jest 300 metrów, niestety. No. Zmieniamy to na 150. Już kilka razy się zastanawiałem, czy nie zrezygnować z tych nastaw celownika. Czy to bardziej nie szkodzi niż pomaga? O, tam znowu jakiś indyk.
kobietki i miś. Miś jak miś. I dworuk tutaj zapewne będzie taki samotny wapiti. Nie, więcej jest. O co, no najlepiej do misia. Tak, przez drzewo, nie róbcie tego w domu, nie strzelamy przez drzewo. Bo tak, żeby... No, ten tył nie wygląda, żeby... No, ale padnie gdzieś tam, zapewne. No, chyba nam uciekł z pola widoku. Różne kamienie udające mi się. I tak, żeby się lepiej szło, to tam jeszcze był jakiś widłoruk, o. O. Dalej nie kombinujemy, bo się pogubimy. Idziemy pozbierać się towarzystwo. Jest widłoruk. No to po misia, on tu przebiegał gdzieś. O, jest nasz miś. Kolejny widłoruk. Ta czwórka. Teraz ten miś. Jest i miś. No, tak dziwnie strzelone. Tutaj gdzieś powinien być nasz mulak, czwórka. No, bardzo ładny wygląda ten mulak, bardzo ładny. Ma te krzaki na głowie. Takie dość poważne. Ale mówię, no i tu jest nasz bizon, czwórka. No, chyba na diecie jest ten bizon, bo... Większość czwórek bizonu miała ponad 1000 kilo. Co, chyba czas z powrotem do domku. Nazbieraliśmy trochę kasiory. Więc może czas na takie zakupy uzupełniające. Ale nie za bardzo widać, żeby tu coś nam hasało w pobliżu jeszcze. Polujemy też coś z drugiej strony. Z tymi bizonami też nigdy nie wiadomo, jak one się zachowują. Czasami można podejść do nich rzeczywiście bardzo blisko, a czasami uciekają. O, ładna sztuka. Został dobrze, także chyba nie będziemy daleko chodzić. No jest nasz bizon, dwójeczka tylko, a wyglądał dość tak dobrze wyglądał. No dobra, trzeba by się było już zbierać z tej miejscowy. Tu już chyba wszystko wystrzelaliśmy, o. Coś zostało i to czwórka. I ta czwórka jest właśnie do 1200 kg, czyli to już jest taki poważny bizon. No to lecimy z nim. Jak tylko wyjdzie za choinki. No okej. Okay. Jest ciekawe. One zazwyczaj tak mają 1000 z drobnymi. Rzadko się zdarza, żeby miały więcej jak 1100, ale zdarzały się takie. Co najmniej 3 takie miałem czwórki, że miały 1100. Te bizony, ale zazwyczaj to jest tam 1000 tak, z drobnymi.
A wyznaczymy kierunek mniej więcej gdzie iść, a w sumie to i tak chyba nic nie da, bo tu trzeba będzie to jezioro obejść. No ale lecimy po niego. Jest nasz bizon. Tu kolejny. Jak sam wszedł pod lufę, to jego wina. No, jak to jest z nim? O, no 1033 kilo, prawie jak to. Dokładnie to jak myślałem, no ale ładna sztuka już, to już te powyżej tony, to już można uważać. No i co tak, na początek tego szóstego dnia tak wprowadziłem trochę tej akcji bezpośrednio z polowanka. Co, pozbieramy tego bizona i przejdziemy tak do podsumowania całego dnia. Także to normalna jedynka, także za moment przeniesiemy się już. Tak, to może teraz podsumujemy ten szósty dzień. Jak widać wyniki, no jesteśmy w Afryce. Szybko przenieśliśmy się z USA i to tak może w drodze. Co się działo? No, tak jak w tym filmiku przed chwilą były fajne akcje. Tutaj też była fajna akcja w Afryce. Tam z kolei można sobie zobaczyć w zapisie live'u. Wczoraj. Było trochę walki ze stadem gnu. Potem były jakieś krówki, lew był na koniec, także na live'ie w sumie trochę poszło. Tutaj na razie nie chcę strzelać. No chcę ten dzień zakończyć tak jak go zacząłem tu w Afryce. Bo wszedłem tu specjalnie, żeby tu postawić krzesełko. Dlatego chcę na tym krzesełku zakończyć ten dzień. Jak chodzi o punktację, bardzo fajnie poszło. Tutaj w Afryce. No praktycznie zacząłem polować dopiero na tym live'ie, przed tym rozjeżdżałem jeszcze tą Afrykę. Aha, tak, padło parę szakali i parę zajączków, to tak. Tam byłem w tej krainie, gdzie mieszkają tylko szakale i zajączki. No i tam trochę tego było, ale znowu nie w takich ilościach jak wczoraj kaczuszki, to na pewno nie. Może z 5 zajączków i z 5 szakali, to tak wszystko. No jak widać dzisiaj wyniki są już ponad 20% powyżej normy, bo planowane było 120 tysięcy expa. Level 35. Bardzo ważne cechy udało się skończyć. Będziemy na krzesełku, to pokażę o co chodzi. No i zdecydowałem się, no praktycznie, jeżeli doszedłem do wniosku, że wabików zapachowych nie używam w ogóle. No to tam, gdzie trzeba było coś dodawać, to już można dodawać do wszystkiego, tylko nie do tych zapachowych, no bo po co? Zaraz to pokażę. Może coś tu się w międzyczasie zmieni, bo widać, że niestety.
szakal tradycyjnie po drugiej stronie. Znowu tu nie ma krówek, to zapewne odkryjemy gdzieś miejsce, gdzie są trzy stada krówek w jednym miejscu. A no, trudno. Jak to wygląda? Wygląda to tak. To już było pokazywane. Umiejętności w tym momencie do zasadzek. No tutaj do tych w ogóle się nie opłaca dodawać, a do czegoś trzeba było dodać, żeby odblokować w końcu to wypetrowanie przez celownik. No to dodałem do 5% więcej gotówki za każdą misję. No tylko, że w praktyce to jest tak, że gdy się tu te punkty dodaje, to już prawie nie ma misji do zrobienia, no ale mniejsza z tym. No tu jeszcze możemy dodać obrażenia, ale nie, bo tu już mamy na normalne wabiki do dodawania. Tu jeszcze trzeba coś o... No może się nawet na to rzucimy. Nigdy tego nie miałem odblokowanego. Nie podobało mi się, znaczy miałem kiedyś to i uznałem, że to jest, może być, ale nie musi, no takie to jest po prostu. No ale za to cechy bardzo ważne odblokowałem. Chyba jedne z najważniejszych, to znaczy ten mniejszy rozrzut podczas strzelania. Tak, tu nam zostało. Też nie musimy tego dodawać. Także cechy praktycznie. Jakby tak na to spojrzeć, to cechy mamy rozdane, te najważniejsze. Także wszystko, co skapnie dodatkowo w tym ucznictwie. W ucznictwie jest jedynie to. No to się trzeba zastanowić, czy warto te dwie cechy, to już na sam koniec. Ta mniejsza chwiejność w ruchu. No a reszta jest typowo podług. No dobrze, to co, nie będziemy przedłużać, także dzisiaj tego szóstego dnia odwiedziliśmy oprócz tych dwóch rezerwatów, czyli Silver Ridge Peak i tu Afryki, chwilę Park Fernando. Byliśmy w Ameryce Południowej, tam dosłownie trzy pierwsze zadania zostały zrobione i był powrót do normalności. Chciałem się nawet wybrać jeszcze. Może się to wybiorę tam do tego Park Fernando. Z tego względu, zatęskniłem za polowaniem na jelenie. Zatęskniłem za polowaniem na jelenie, a tam chyba będzie najlepiej się wybrać. Dobra, nie będę przedłużać. Trochę daleka droga po tego szakala. A to siódemka, to parę ładnych punktów i trochę gotówki wpadnie. Także plany na dzień siódmy. No i tutaj mam małą zagwozdkę, ale raczej dzień siódmy będzie jutro. To znaczy dokładnie następny dzień, a później nie wiadomo, jak będzie z weekendem, czy przypadkiem cały weekend nie będzie wolny, czy z piątku, soboty, niedzieli, tylko będzie jeden dzień do wyzwania. No, na ten temat trzeba będzie też przemyśleć. I
Po prostu na razie nie wiem, jak to będzie wyglądało. Także dzięki za dzień szósty. Dzień siódmy jeszcze w tym tygodniu. Mówił Markus.